Tak sobie patrzę na ten tramwaj, którym dzisiaj pojadę. I wiecie, co wam powiem? Jest piękniuśny. Jest po prostu piękny. Pomimo tego, że go nie pobierałem, to go mam. Mam go z mapy Golczewo. Także dzisiaj zapraszam na spotkanie z OMSI 2. Ale moi drodzy, uwaga, uwaga, to będzie pierwsze spotkanie, w którym pojedziemy sobie tramwajem właśnie. Także moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Michuł 10 ukłania i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z OMSI 2. I tak się sprawa ma, że widzimy się kolejny raz zamiast Farming Simulator. Dlaczego? Moi drodzy, powiem wam to już, jak będziemy jechali oto tą maszyną. Jeszcze, słuchajcie, powiem wam, na jakiej mapie my to pojedziemy. Pojedziemy sobie na mapie, przepraszam bardzo, inny piechcin. Tak jak w poprzednim odcineczku obiecałem, że przyjedziemy się tramwajem. No to jestem. Moi drodzy, jeszcze chwilę poczekajcie, sekundę. Okej, już jestem. Także, moi drodzy, wsiadamy do tramwaju. Tak się prezentuje tramwaj, to jest Konstal 4N. Tak się ten tramwaj nazywa. To jest taki, no, zabytkowy tramwaj. Tak on wygląda, to jest pierwszy wagon. Zaraz przestkikniemy się, o, tak wygląda drugi wagon. Jest prawie identyczny, tylko że, no, jest drugim wagonem. A więc tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Usiądziemy sobie za sterami tego pięknegoż tramwaju. Ja go, słuchajcie, załączę sobie. Nie, najpierw, słuchajcie, tutaj elektryka. Zobaczcie. Zgaszę tu i zobaczcie, patrzajcie. Jest. Tutaj się merda. Ja teraz, słuchajcie, pstrykniemy sobie tu. Nie, tak. I mamy załączony już tramwaj. Moi drodzy, tutaj jest pierwsza wajcha. Ta. Poczekajcie, sobie ściszę grę, bo ona mnie strasznie zagłusza. Słuchajcie, ta wajcha służy do wrzucania biegu. Tutaj, słuchajcie, teraz mamy bieg do przodu. Także okej. Moi drodzy, światełka. Światełko bardziej. Dobra, słuchajcie, ta wajcha służy do hamowania pojazdu, nie tylko jak tą wajchą, tutaj tą o, tylko tą również hamujemy, żeby po prostu zrzucamy, że tak powiem, takie jakby kamyki. Znaczy, to nie są kamyki, po prostu to zrzucamy. Na przykład, słuchajcie, teraz sobie ruszę kawałek. A widzicie? A i teraz jak, słuchajcie, zahamuję, to widzicie, patrzcie, widzicie, hamuje i się... Nie. Czekajcie, bo nie, coś mi się nie udało, czekaj. Ruszamy i hamujemy, ja hamuję już mocno. O, widzicie? To się dało. No. Na dół po prostu się spuściła, no. Okej. Więc tak to wygląda. Teraz, moi drodzy, wybierzemy sobie rozkład jazdy dla linii 5. Z wagowa na nurkową. Nie. Z nurkowej na wagowo. Tak. Tak jest. 88 minut? Nie. Słuchajcie. Z racji, że tutaj nie ma sterownika, no bo ten, to wpiszemy sobie tako. Ale, moi drodzy, wyskoczy nam co? 25 Marcinkowskiego, ponieważ ten autobus się wyjdzie. Ten tramwaj jest dedykowany dla mapy Golczewo. No i dlatego... Ale słuchajcie, no czy to jest ważne? Czy to jest ważne? Chyba nie. Dobra. Moi drodzy, ja jeszcze zrobię zdjęcie na miniaturkę, tylko wiesz co, chyba to wyrzucę sobie. O, właśnie. I zrobię zdjęcie na miniaturkę. Tylko może... Nie, może nie z tej, może z tej. Tylko, że te krzaczki brzydkie. O, to sobie wyłączę. Słuchajcie, pstryknę sobie zdjęcie. Cyk. Dobra, włączymy z powrotem. Dobra, moi drodzy. Tak, te podpowiedzi. Chociaż tu jedziemy cały czas prosto, ale... Dobra. No to tak, czas. 14 mam odjazd, równo na ten 13:58. Dobra, przystanek mamy tutaj, tu gdzie jest ten kiosk
ruchu. Dobra, słuchajcie, sobie jeszcze załączę free tracka mojego. Czekajcie, bo coś tu mi nie śmiga. Halo, free tracku, obudź się. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj nie podłączyłem sobie tej. O, widzicie? Znaczy, no nie widzicie, no. Dobra, free tracku, załącz się, proszę. No, widzicie? Coś się nie chce załączyć. Okej, pięknie się załączył już. Okej, no to co? Ruszamy. W takim razie. Oczywiście, czekajcie, ja sobie tylko go skalibruję. O! On chodzi strasznie głośno, dlatego muszę sobie go ściszyć. Wow. Nie to chciałem zrobić. Okej. No, już za szybko jadę. I słuchajcie, z powrotem sobie włączymy te informacje. Piątka. Wagowo. Okej, teraz zobaczcie. Ja tutaj otworzę za pomocą skrótów klawiszowych, ale patrzcie, jak to się otwiera. Widzicie? Ja trzymam cały czas, żeby te drzwi się otworzyły. Bo na przykład jak teraz wam pokażę... dobra, dzień dobry. Widzicie? Patrzcie. Ja puściłem. Tak? No. To tak właśnie fajnie sobie działa. Dobra. I zamykamy drzwi, że? I ruszamy. Ruszamy. Tramwajem. Naszym. Dobra, tutaj ostrzeżemy ludzi też, żeby sobie... O. Dobra. Oczywiście tutaj, słuchajcie, mi tak tramwaj strasznie wariuje. Nie wiem, czego to jest wina, dlatego sobie pojedziemy z tej kamery. O, tak sobie popatrzycie. Chwilę też. Ja wyłączę chudy, żebyście też mogli tak sobie popatrzeć na niego. Jak on to fajnie. No tutaj, słuchajcie, jest coś ewidentnie zepsute. Albo po prostu ja zbyt za bardzo pędzę. Nie, na 30. No to jednak pędzę. Dobra. Oczywiście on się musi przylagować. Dobra. Idzie? Patrz. Musi się to? Ja puszczam hamulec teraz. Tak? Też trzeba wyczuć ten tramwaj. Dzień dobry, maseczki proszę założyć, bo z tego co wiem, to są obowiązkowe. Nie macie? Dobra, czy ten grubas wsiada, czy nie? O chłopie, no to szybciej, no! I tam się widzicie, jak puszczam, jak ten, naciskam guzik, to tam taka lampka się zapala, widzicie? Fajne też jest to. Dobra. No załaduj się teksturowo, nie wiem, czy mogę jechać, czy nie. Co to jest? W jakim świecie żyjemy, że już przezroczyste samochody są? Czerwone. No dobra, no to sobie poczekamy, skoro czerwone. Tutaj mamy lustereczko. Możemy sobie popatrzeć. Pięknie. Okej. Okay. Jeszcze tylko, słuchajcie, powiem wam, dlaczego nie ma kamerki, bo wy nie się zapytacie. Moi drodzy, kamerka będzie wtedy, kiedy kupię sobie mikrofon, na którego teraz zbieram. Na mikrofon SPC Gira. Ponieważ, słuchajcie, no jak słyszeliście w poprzednim odcinku z ETS-a, no to niestety mój mikrofon w kamerce, który mam, a kamerkę mam Logitech C920 Pro, tak? To jakoś tak. No to, słuchajcie, niestety kamerka z Fulltrackowa ona wyda jakieś mikrodźwięki. I moja kamerka od Logitecha, no wychwytuje to. No i niestety, słuchajcie, kamerkę musiałem odsunąć, ale tak, żebyście mnie nie widzieli. Naprawdę, byście mnie w ogóle nawet nie widzieli. To postanowiłem ją wyłączyć, no bo po co mieliście wypatrzeć na co innego, no słuchajcie. Więc kamerki póki co nie będzie, nie wiem przez ile, dopóki nie kupię nowego mikrofonu. Niestety. Słuchajcie, no, kamerka wróci wtedy, kiedy będę miał mikrofon. Dobra, chociaż zresztą tak mam opóźnienie trochę. Także, czy tutaj coś jest? Nie ma. Ale coś chce wysiąść, to się zatrzymamy. A czy w tramwajach przypadkiem nie ma też strefy wydzielonej? Nie wiem. Wiecie coś na ten temat? Jeśli tak, no to napiszcie tam. Gdzie to lusterko jest? No zajmę mali lusterko, no tu jest, a tu nie ma. Czy to tak ma być?
Czy to ma być? Nie ma być. Znaczy, czy to nie ma być, ma być lusterko? Czy to nie powinno być przypadkiem lusterko? O to mi chodzi? To teraz się zdziwię. No nie ma lustereczka? Ale za to, słuchajcie, jest taka fajna rzecz, że tutaj sobie możemy... No. Ła! Stop! Stop, tu piszę. Musimy stopować. O! No, mówiłem. Bug jakiś. Okej, ruszamy. Ta, jedzie. Idziemy. Uwaga, proszę odejść. No ale stój! Hejże, 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 ha! Ale dobra, wsiadam sobie do tego tylniego wagonu. Nie wiem, czy tamto państwo też idzie? Czy państwa też idą? Idą. Ale Egipcie, no! Ja czasu nie mam, no! Przecież kurde, no! No, wsiadają oni tu, czy nie? Czekajcie, ja się przyłączę może do tego wagonu. Wsiedli? Można odjeżdżać? No ten, to ja nie wiem, czego on tu chce. Dobra, odjazd! Odjazd! No, odjazd. Jak mówię odjazd, to odjazd. No. Drzwi mam niedotknięte i mi zimno. No to troszkę jest zbagowane te pierwsze drzwi, ponieważ jak otwieram, no to tutaj niestety drzwi wychodzą, tak? To niestety jest zbugowane, no ale... No, słuchajcie. Są dzisiaj dwa symulatory autobusów. No i tramwajów, ale... Znaczy, słuchajcie, no DLC też jest, słuchajcie. Strassebachu, no, mam to DLC. Myślałem nad nim, ale no słuchajcie, no to ja wiem, czy... Znaczy, wiecie co? Możemy kurs... chociaż nie, no bo nie da się postawić tramwaju na wagowo, niestety. Dlatego, no. No niestety. No ale słuchajcie, no tamtym przejdziemy się na pewno w jakimś innym odcineczku. Jakiejś innej mapki czy coś. Mam plan taki na pojechanie tym Strassebachem na takiej jednej fajnej mapce. Tylko, że no ja bym musiał tam się streszczać, tak? Bo tam jest dosyć długa linia tramwajowa. Ale ja nie będę wam zdradzał, bo chcę wam zrobić niespodziewajkę. Od razu mówię, że to nie będzie polska mapa, tak? Na pewno. Dobra, ciśniemy. 49 na godzinę to jest najszybciej. No, 50. A tutaj do 15 jest, ale słuchajcie, no. Tramwaj, słuchajcie, zasuwa. O, tam się tutaj, słuchajcie, druga część tego piechcina załadowała. Dla was nowa, bo jeszcze wam tego nie prezentowałem, ale będę prezentował, bo myślę, że kilka kolejnych, no na pewno, znaczy nie wiem, czy aby tak pod rząd będzie wszystkie odcinki z jednej mapy, ale chyba nie, bo tak, ja wiem, czy to nie byłoby za nudne. Tak cały czas jedna mapa, bo w następnym odcinku planuję inną mapkę, no ale o tym też nie mówię nic. Będę cicho. Ja nic nie mówię na ten temat. Na razie. O, tutaj słuchajcie, jest to śmieszne. O, rzeczka tutaj, słuchajcie, sobie płynie. Ładnie. Ładna ta. Ja, słuchajcie, mam jesienną, jak widzicie, 9-10 to jest data realna. Ja muszę się pośpieszyć, bo już jutro musicie zobaczyć ten odcinek na moim kanale. Także nagrywam to o godzinie. No, czekajcie, która jest? Czekajcie. Dobra, nie powiem teraz. 15 z groszami. Dobra, uwaga, odsunę się od torów. No, ale hamulce to nie ma jak autobus. Aha, znowu się zbugowało to. O, muszę tak o jakoś. To nastajcie, żeby to tak o. Dobra, uwaga! Odjazd! Nie, odjazd to się w pociągach mówi, Michu. Nie wprowadzaj tutaj widzów w błąd.
No i co, no jak żeś chłopie stanął, no i czy możesz jechać, czy nie? Nie, muszę stopać. Stopać! No halo, ja stop muszę. I teraz coś jedzie. Kurde, dziot. No chłopie, no przecież żeś się... Pogubisz się. Ja pierdzielę. No zaraz tutaj będę miał tak. Krecha, stop! Zaraz będę miał. No dobra, dobra, ruszaj, ruszaj. No i tak sobie, słuchajcie, już idziemy do Wagowa. Do przystanku końcowego, wyjeżdżam właśnie z Piechcina i do... nie, do Piekary Wielkopolskiej mamy 3 km, czyli kilometr mamy do Wagowa, bo tam gdzieś około plus minus 2 km się jedzie. Ale ja tam nic nie będę o tym mówił, po prostu słuchajcie, no zobaczycie w kolejnych jakichś materiałach. Nie wiem, czy to będzie jakoś następny odcinek z serii OMSI 2, czy kiedy. No nie wiem. Słuchajcie, teraz jeszcze jest taki dziwny czas, że nie wiadomo, co to będzie teraz niestety. Od jutra, czyli wtedy, kiedy wy to widzicie, no to trzeba niestety chodzić w maseczkach na dworze. No. Ach, niech lepiej szkoły zamkną. No ale dobra, już nic. No. Tak znaczy, pewnie kiedy wy to oglądacie ten film, to już wiadomo, czy będziemy chodzić do szkoły, czy nie. No ale ja jeszcze nie wiem. Ja nie żyję w przyszłości. Materiały nie nagrywam wtedy, kiedy wy to widzicie. Nie, nie, nie. Ja to muszę jeszcze zrenderować. To nic się nie robi za darmo. Dobra, i teraz słuchajcie, jest kłopotliwe tu. Bo słuchajcie, muszę zahamować, bo tutaj mam znak stop, ponieważ tutaj jest bardzo ruchliwa ulica. I teraz muszę z tej kamery zobaczyć, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie, to my jedziemy. Ale prędko, prędko. Bo albo stamtąd może nadjechać coś, albo stamtąd, ale akurat się trafiło, że nic. No, no i jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy, moi drodzy. Stop. Dobra, wow, co stąd się stało? Wypuszczamy tych biednych ludzi. I nas podsumuje. Ja tylko zobaczę sobie tutaj jedną rzecz. O, dobra, jest. Jest idealnie z czasem. Także no, moi drodzy, wracać nie będziemy, ponieważ nie ma większego sensu. Możliwe, że w jakimś innym odcinku wrócimy sobie tą traską, ale już innym tramwajem. Ale nic nie obiecuję. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No jeśli tak, no to mam nadzieję, że zostawicie łapencję w górę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i cześć. To jest klakson? No nic nie robi. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, ludziska. Cześć. Heja. Do zobaczenia. Cześć. Dobranoc.